No i okidoki, cały proces robienia, przygotowywania tej wspaniałej latte macchiato. Widziałyście cały proces przygotowywania jej? Pychotka. Wiem, że nie powinno się tak naczczo pić kawy, ale. Dobra, teraz ogarnijmy trochę nieład artystyczny na naszej twarzy. Związuję sobie, to znaczy spinam sobie do tego zadania włosy, słuchajcie. I tak się zastanawiam, czy zmierzyć się dzisiaj z tą pielęgnacją, aczkolwiek nie wiem, co mi odbiło, słuchajcie, ale muszę wam się do czegoś przyznać, że wczoraj właśnie sobie zastosowałam na szyję, na dekolt i troszeczkę nawet na twarz po kąpieli właśnie to, mimo iż pod oczy stosuję cały czas Christian Breton, ale że do twarzy mam tylko w sumie z filtrami ten na dzień Christian Breton, nie mam nic na noc, no to właśnie zastosowałam sobie to. Także, co zrobimy? Ja oczywiście jestem po umyciu buźki, także zastosujemy sobie, zobaczcie, już jest. Tyle jest tego produktu, także stosujemy sobie to pod oczy. Bardzo fajnie to odświeża i mam nadzieję, że otworzy mi oczy, dlatego że jest bardzo, bardzo zimne. Zimne, chłodzące, fajne, o takie odświeżające, orzeźwiające i w ogóle. Także nie żałuję. Tutaj w okolice konturu oka. Ok, i druga strona. Jak widzicie, to jest po prostu takie wodniste. I ma to za zadanie właśnie nam niwelować też zmęczenie pod oczami, jakieś opuchnięcie pod oczami, ale i zmarszczki, niwelować zmarszczki. Wiecie, i także zrobiłam sobie no, kurze łapki, także to nie będzie tutaj tak, że wyprostowało mi się za zasługą tego produktu. Nie, 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 tak dobrze to nie ma. Chciałoby się, żeby tak było. Żeby za, kurczę, 30-40 funtów tak fajnie wygładzić sobie, wyprasować wręcz zmarszczki wokół oczu. Dobra. No i to oczywiście niech sobie tutaj delikatnie wsiąka. Łyczek kawuni. Ja już tutaj sobie, tak jak mówiłam, robię wszystko, wiecie, pod praktycznie wyjazd, więc to jest naprawdę jeden wielki miszmasz, bo będę się pakować. O, widać śmietana. Dobra, teraz sobie przeczeszmy delikatniutko rzęsy, jak widzicie. Ja strasznie się marszczę, zauważyłam, słuchajcie, ale to też wina tego, że ja mam tutaj bardzo nisko lusterko. Miałam w planie zakupienie ringa, tego takiego, wiecie, i podświetlany, i z opcją właśnie chyba włożenia tam telefonu, ale mam teraz inne wydatki. Miałam inne wydatki i niestety, ale już w ciągu tygodnia to ja już zbyt wiele nie zrobię. Poza tym zamawiać ringa po to, żeby on tutaj teraz stał i tak w sumie wiecie, znaczy nawet by nie stał, czekałby na to, żeby przyjść. To i tak bez sensu, także myślę, że po powrocie sobie powolutku zacznę już kupować to, co chciałam. Ok, teraz drugi produkt to jest ten 360 Liftox Eye Cream i to jest od Christian Breton. I tak jak Wam powiedziałam, ja już to wykańczam. Wydaje mi się, że ja już na wyjazd tych produktów nie zabiorę ze sobą, dlatego że prawdopodobnie już tam nic nie będzie. Ale to jest, słuchajcie, moja chyba pierwsza. To jest chyba moja pierwsza, tak myślę, pielęgnacja. Tak, dajcie mi przypomnieć. Nie, nie pierwsza. Pierwszą, jaką zużyłam, to była ta też w takich mini gramaturze, w tych małych słoiczkach z Estée Lauder. Tak, to była pierwsza z Estée Lauder, którą zużyłam. Ten krem na noc tam miałam i coś jeszcze. I miałam też taką malutką, w bardzo małej pojemności z Lancôme. I też je zużyłam. Takie malutkie, fajne, śmieszne travel size, takie pojemniczki, słuchajcie. Tam było, ja nie wiem, po 7, po 10 gram, nawet nie wiem. Ale na pewno pamiętacie, dawno, dawno temu. Tylko ja wtedy nie miałam takiego parcia, żeby używać też non-stop jakby tej samej pielęgnacji, tylko ja wtedy, wiecie, testowałam bardzo dużo różnych produktów, więc siłą rzeczy ciężko było mi też coś zdenkować. Dobra, niech to sobie może chwilkę wchłonie i dopiero nałożę sobie ten produkt. Niech to sobie wchłania
Zrobimy sobie też jakiś minimalny makijaż, ale bardzo minimalny. Z racji tego, że ja dzisiaj nigdzie nie zamierzam wychodzić. Dzisiaj jest mój wolny dzień od pracy i jutro też bym miała wolne, ale jutro, na jutro poprosiłam sobie nadgodzinki. Także jutro idę na 4 godziny tylko do pracy, więc spoko loko. No ale to już jest mój teraz ostatni tydzień przed wyjazdem, słuchajcie. To jest dokładnie ostatni tydzień przed wyjazdem, dlatego że słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że tutaj jest coś w ustawieniach nie teges, że ja jestem jakaś taka przyciemniona. Światło mam naprzeciwko siebie, mam dzienne. Także to jest mój ostatni tydzień pracy, więc ja pracuję teraz wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela, czyli pracuję do końca tygodnia, następnie już później poniedziałek mam wolny, wtorek wolny, a w środę lecimy. No i oczywiście poniedziałek, wtorek, środa i już później kolejne 12 aż dni, czyli łącznie 15 dni wolnego. Powiem Wam, że się chyba aż odzwyczaję, aż będzie mi bardzo dziwnie po takiej długiej przerwie. Zawsze jest dziwnie wrócić do takiego trybu, który się miało przed tym wolnym. Dobra, teraz aplikujemy iFocus Active Cream. To jest coś, co znacie. Mam nadzieję, że taki vlog domowy też Wam się spodoba. Przed tym miałyście z Edynburga, z zakupków, z shoppingu, więc myślę, że taki domowy też się tutaj fajnie wpisze. Jak widzicie, żeby nie było, to pielęgnacja faktycznie jest cały czas taka sama, niezmiennie. No i tak jak mówię, dynkuję tu produkty, z czego naprawdę jestem aż z siebie zadowolona, bo muszę Wam powiedzieć, że u mnie to jest naprawdę wyczyn, zdękować pielęgnację jeszcze, słuchajcie. Kolorówkę to już w ogóle. Ale właśnie pielęgnację. Ja sobie jeszcze tutaj pozwolę. No, kończy się. Nie wiem, czy jeszcze będzie na jutro. To znaczy jeszcze w sumie na wieczór, bo ja stosuję to rano i wieczorem. Zobaczcie już. O, dobra, będzie. Jeszcze będzie. Jeszcze wycisnę. Jeszcze dzisiaj i może jutro. Okidoki. Sorry, Gregory, ale... Przyszła do mnie jakaś przesyłka, słuchajcie. Polska, próbuję tu wypatrzeć, skąd to, co to? Rzeszów! Z Rzeszowa to tylko moja Monia. No Monia, jest przecież adres. To od razu Wam pokażę też, co tutaj mam od Moni. Ale przecież ona mówiła, że ona za tydzień będzie wysyłała przesyłkę. Okłamała mnie, normalnie Pindolinda mnie okłamała. Będę musiała tutaj zaraz do niej napisać, ale zobaczcie, jaka przyszła, nie? Tutaj tu ktoś chyba, ja nie wiem, próbował zajrzeć. Okienko chyba sobie ktoś chciał zrobić. Dobrze, że są teraz te folie bąbelkowe. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. I nie wiem, co tu jest, bo jest dość ciężkie. Oszalała. Oczywiście wiecie, że to jest Monia, która mnie ogląda, z którą się przyjaźnię. Cały czas, niezmiennie i mam nadzieję, że to będzie trwało długo i wiecie, do końca świata i jeszcze dzień dłużej. No i powiem Wam, że właśnie planujemy i planowałyśmy i zawsze będziemy planować raczej, tak myślę przynajmniej, dopóki budżet nam pozwoli, właśnie zaskakiwać siebie, pamiętać o sobie chociażby właśnie w taki sposób, że teraz nie miałyśmy jak się widzieć w tamtym roku, w tym roku. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Jeżeli bym była w Polsce i byłabym za jakieś 2 tygodnie, to bardzo, bardzo chcę być w Warszawie i tam się może spotkamy, a jeśli nie w Warszawie, to gdzieś w połowie drogi. No i że robimy sobie właśnie takie skromności, typu właśnie święta, urodziny i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że będę mogła się z Wami podzielić tym, co jest tu w przesyłeczce. Dobra, jedźmy dalej, bo nie wiem, na czym tutaj stanęłam tak naprawdę, bo co chwilę muszę odchodzić, widzicie, od nagrywania, więc to nie jest tak, że się nigdy nic nie dzieje. Tak wygląda real life właśnie, co chwilę coś. Kawa już prawie zimna. Kawa prawie zimna, a ja dalej w czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć gorzej. Gdzieś mnie znowu drażni włos. Bawiłam się z kotami, jak stałam, no i mam. Za oknem słońce, to już Wam od razu mówię, że jest słonecznie, być może jest zimno, ale jest słońce. A jak jest słońce, to już jest jakiś taki pozytywny nastrój. Gdzieś tu w ogóle jest moja witaminka D3, poczekajcie, właśnie muszę sobie zażyć, dopóki pamiętam. No i tak sobie pomyślałam, że może właśnie byśmy wypróbowały sobie to, tylko to jest Evans Kirtone. I to jest takie Uneven Skin Tone. Ja nie mam żadnych jakichś, wiecie,
jakiegoś czegoś nie tak na tej. Nie, ja to chyba sobie zostawię dla kogoś, kto ma jakieś tutaj takie lekkie niedoskonałości i tak dalej. Ja ich nie posiadam, więc ja użyję sobie moją normalną pielęgnację i zastanawiam się, co by tu użyć. Dlatego, że tak naprawdę nie chce mi się znowu używać tego Christian Breton. Może użyjmy sobie Vichy, co dziewczyny? Może Vichy, ten po prostu to jest Lift Active Serum Ten Supreme. Wolę coś takiego leciutkiego, a myślę, że to się fajnie tutaj sprawdzi. Formuła jest taka, widzicie, taka nie kremowa, ale nie żelowa, bo za żelowymi nie przepada, ale fajna, ale fajnie chłodząca. Zapach w ogóle jakby niewyczuwalny. Zapachu jakby nie czuję, słuchajcie. A jeżeli już, to jest bardzo delikatny, taki morski. Bardzo delikatniutki zapach morski. Także aplikuję sobie na twarz. Troszeczkę na szyję przeciągam. O! No właśnie coś takiego bardzo delikatnego potrzebowałam. Za chwilkę też pójdę poskładać Wam vloga z wyjazdu, bo w sumie nawet jeszcze do niego nie siadłam. I jeszcze mam do złożenia Wam haul, także mam nadzieję, że podczas mojego wyjazdu będziecie miały co oglądać. Mam nadzieję, że mi się uda tak spiąć, żeby jakoś co drugi dzień był jakiś tam filmik. Dlatego potrzebuję to wszystko już zrobić przed wyjazdem, żeby tam po prostu, ja tak jak Wam mówiłam, nie chcę brać sprzętów, nie chcę brać laptopa, więc będę chciała tu wszystko ustawić na laptopie, a tam, żeby tylko poprzez apkę po prostu w telefonie, YouTube'a, żeby tylko po prostu udostępnić. Wierzycie, słuchajcie, co moja córka wymyśla, nie? Jakiegoś, kurde, chomika chce. Chomika, czy to, ja nie wiem, co to w ogóle jest. Takie małe coś, jakiegoś szczurka małego. Masakra. Nie dość, że mamy jeszcze koty i na przykład jak wyjeżdżamy, to jest to problem, którego ona oczywiście nie odczuwa, bo to ja załatwiam kogoś, kto będzie przychodził do kociaków i kto będzie, wiecie, zmieniał, kurde, kotą kuwetę podczas naszej nieobecności oraz karmił i poił. Wiecie, dla niej to kot jest, wiecie, do pogłaskania. No i jak oczywiście mówię, że nie, niunia, to ale dlaczego? Ale dlaczego będę się opiekować? No. Też tak macie? Ja też pamiętam, że też to tak się mówiło, że będę wychodzić na spacer, będę się opiekować. Natomiast, no niestety, ale potem w realnym życiu wygląda to nieco inaczej, dlatego, że wiecie, nie chce nam się często, nie ma się tego czasu, woli się iść z kolegami, z koleżankami na dwór, niż, kurde, grzebać w kuwecie kociej na przykład. Wiecie, o co chodzi? Także na razie się nie zgodziłam. Nie wiem, co będzie. Powiedziała mi, żeby najpierw się zajmowała kotami, bo tak jest teraz, że ja wracam z pracy i kurde, zamiast sobie na przykład, nie wiem, wziąć prysznic i się odświeżyć po robocie, to ja, wiecie, kuweta, naczynia, wszystko to, co tutaj dzieciaki nas składają, to ja muszę to wszystko ogarniać. Więc także za czym ja, słuchajcie, siądę tak naprawdę po pracy, żeby mieć jakiś taki chillaucik taki dla siebie, to uwierzcie mi, to rzadko kiedy się to zdarza, a jeżeli się już zdarza, to jest to naprawdę na chwilę. Bo nawet jeżeli siadam, to odpowiadam na komentarze lub wiadomości, bo to nie jest tak, że tylko na komentarze odpowiadam. No, także tak to właśnie wygląda. Zobaczymy. Może siedzieć tam jej skuszę, jak zobaczę, że się trochę zacznie zajmować bardziej kotami, bo to, że teraz gdzieś wyjeżdżamy, to wiadomo, no jest tutaj trochę tych przyjaciół, więc tak na dobrą sprawę to no, mam na kim polegać. Ale wiecie, o co chodzi, no koty nie są, kurde, dla przyjaciół, tylko to jest mój obowiązek. Bierze zwierzę, to trzeba się liczyć naprawdę, naprawdę ze wszystkim. I z tym, że trzeba latać po lekarzach, że to jest kosztowne, to nie jest tylko do głaskania. To są zwierzęta, one czują, one mają emocje, one mają potrzeby, no i o nie trzeba dbać i je pielęgnować. To jest jak dziecko w domu, słuchajcie. To nie jest takie, że dzisiaj mi pasuje, a jutro mi nie pasuje, to oddam. Nie. Już jeden raz w życiu taki błąd, to nie błąd, no, ale już jeden raz takie coś w życiu przechodziłam i powiem Wam, że do dzisiaj mi się to odbija czkawką, bo to jest jedyne takie zwierzę, które naprawdę strasznie wspominam i jest mi strasznie żal, że trzeba było znaleźć dom dla Fifki. Fifka to był psiak, którego miałam tutaj w Szkocji, którego bardzo, bardzo właśnie chciał Fabian, ze którego po prostu się bardzo kłóciliśmy, bo ja wiedziałam, jak będzie. Znałam Fabiana na tyle, że wiedziałam, że on po prostu nie będzie taki obowiązkowy, nie będzie opiekował się. Kurde, dziewczyny, coś mam z okiem znowu.
Wiedziałam, że nie będzie po prostu, wiecie, odpowiedzialną osobą i tak dalej, no ale wiecie, tyle kłótni, tyle wszystkiego, aż razem żyliśmy, no to też tak, wiecie, nie chciałam go tak stawiać, że nie, bo ja mówię nie i już, no powiedziałam, dobrze, to proszę bardzo, bierz i się zajmuj. No i tak się skończyło, i co? I wstawałam ja w nocy, bo to szczeniak, bo to coś gryzie, bo to coś zwalił. Bo to się użerał, wiecie o co chodzi, po prostu jakieś kurde piski, miałki w nocy, bo siku, bo się zsikał, bo zrobił kupę, no i trzeba było chodzić, wstawać i sprzątać. Do dziś gdzieś mam zdjęcie, kurde, takie w nocy, wiecie co, nie dość, że wstawałam do dzieci, to jeszcze wstawać musiałam do psa. No i o co chodzi? Chodzi o to, że jak ja wyjechałam po tym, jak my się rozstaliśmy, no to był problem, bo tam, gdzie ja miałam wyjechać do Anglii na wynajęte mieszkanie, które tam ktoś mi już wcześniej zaklepał, znalazł, okazało się, że tam nie wolno mieć zwierzaków. Więc generalnie dla mnie problemem było już to, że ja mam Daisy, bo ja wtedy już miałam kota. Więc problemem było to, że mam kota, ale mówię, dobre, no kota jakoś przemycę. Wiecie, jak to jest z kotem, nie? Mówię, jakoś to ogarniemy, jeżeli chodzi o kota, no ale o psa mówię, to nie ma nawet, nie ma jak, nie ma opcji, to był labrador, słuchajcie, czarny, duży, kurde, piękny labrador. No i powiem wam, że Fabian go nie wziął oczywiście, bo stwierdził, że ale sorry, bo on ma pracę, on nie ma jak się zajmować zwierzęciem. No a go chciał, to w sumie był jego pies tak naprawdę, a później się okazało, że był nasz. Także, no niestety ja musiałam wybrać, no albo wyjeżdżam i układam sobie troszeczkę, wtedy myślałam życie na nowo, i patrzę bardziej na dzieci niż no, na psa. Ja nie chcę tych słów użyć, ale wiecie na pewno, co chcę przez to powiedzieć. No musiałam wybrać, no albo dzieci, albo pies, czyli albo dobro nasze i wyjeżdżamy i coś robimy nowego. Tym bardziej, że ja naprawdę potrzebowałam stąd wyjechać. Albo po prostu zostaję tu na starych śmieciach, męczę się, dręczę, przechodzę katusze, ale jest pies, wiecie o co chodzi. Więc siłą rzeczy dałam właśnie wtedy ogłoszenie, że oddam w dobre ręce. No i mam nadzieję, że takowe znalazłam. Nie chciałam mieć kontaktu, nie chciałam sprawdzać, bo ja wiedziałam, że każde pójście i zobaczenie fifki u kogoś innego. Być może cieszenie się, albo nawet nie cieszenie się. Nawet nie chciałam w ogóle myśleć. Ja chciałam zamknąć ten temat i powiem wam, że do dzisiaj, jak wyobrażam sobie po prostu Fifkę, to naprawdę serce moje krwawi. Po prostu. Bardzo żałuję tej decyzji, ale niestety czasami w życiu właśnie jest tak, że nas życie stawia bez wyboru, czyli no niestety nie mamy wyboru. Znaczy, no niby zawsze jest jakiś, tak? Czyli mogłam zostać, ale to by z kolei no, mnie kosztowało zbyt wiele. Więc taki był przykry temat, nie chcę już do tego wracać, bo każdy inaczej to pojmuje, a najwięcej pojmuje to nie tak jak należy ktoś, kto kompletnie jakby w takiej sytuacji nie był. A jeżeli by był, to przypuszczam, że zachowałby się identycznie. Bo żadna matka nie postawi na szali, kurczę, zwierzęcia z własnymi dziećmi. Więc no niestety, z dwojga złego musiałam wybrać te takie mniejsze zło. I tak jak mówię, ubolewam do dziś. Więc nie chciałabym przechodzić tego jeszcze raz. I to nieważne, czy to jest chomik, czy to jest żółw, czy to są rybki. Słuchajcie, to wszystko to są zwierzaki. No rybki to najmniej, bo rybki to tylko akwarium w sumie. Ale też przy tym trzeba robić. Natomiast, wiecie, łatwiej jest jakby nie zżyć się z rybkami. Wiecie o co chodzi? No, także na razie póki co tą decyzję mam nadzieję, że wybiję jej z głowy i nie chciałabym po prostu nic brać. Bardzo chciałam mieć jakiegoś jeszcze psiaka, ale same widzicie, ja pracuję, więcej mnie nie ma niż jestem, a jak ja jestem, to nie ma dzieci z kolei, więc na pewno, żebym nie mogła w ogóle nagrywać, bo ten czas, który bym poświęcała w ciągu dnia przed pójściem do pracy, no to poświęcałabym właśnie na przykład na wychodzenie na dwór z psem, dajmy na to. Także tak by to musiało wyglądać, więc coś za coś. Także ja nie jestem gotowa absolutnie póki co. Nie powiem, żebym nie chciała, bo bym chciała. Ale poza tym, że zwierzę to coś takiego fajnego do kochania, no to też obowiązek. To jest straszny obowiązek. Dobrze. Mam nałożony serum na twarz. Teraz nałóżmy sobie jakiś podkład. Dobrze, Agnieszko, że sobie go w ogóle wzięłaś, więc nałóżmy ten, co tutaj mam.
Chociaż mam tutaj klinik. O, zrobimy sobie test klinika. Co wy na to? Zróbmy sobie test klinika. To jest klinik numerek 40 mi pani dobrała. Mam nadzieję, że będzie ok. No i to jest ten właśnie ten Even Better, coś tam chyba refresh. Nie wiem, jakaś taka ta nowość. Nie wiem, czy to będzie dobry kolor. Sprawdzimy. Nie wiem, czy nie będzie kurczę jakiś taki za beżowy. Nie wiem. Ale zobaczymy sobie, jak on się tutaj spisze na mojej skórze. Jest on taki formuła jego jest taka ni rzadka, ni gęsta. Ok, jeszcze sobie tutaj dołóżmy. Nie wiem, na ile mi ta próbka starczy. Mam nadzieję, chciałabym, żeby tak na dwa razy chociaż, żeby było. Wiecie, o co chodzi? Za dużo u mnie będzie tego, wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz pozwólcie, że wezmę sobie moją gąbeczkę i tylko ją sobie delikatnie zwilżę wodą. Ok. Zwilżam i wklepuję. To jest jakaś tam nowsza formuła tego już poprzedniego podkładu. Jeżeli chodzi o klinik, ja mam jakiś chyba bodajże jeden. I powiem Wam, że nie mam czegoś takiego, że mi na przykład tyłek urywa po prostu po tym podkładzie. Jakoś tak nie mam. Bardzo się bym chyba chciała przyczaić na ten Guerlain taki. On kosztuje coś około 4 dych, ale wydaje mi się, że u mnie się on spisze, bo to jest taka lejąca formuła, bardzo delikatna. Mam ogromną nadzieję, że znajdę go na bezcówce. Dlatego, że bardzo, ale to bardzo chciałabym go przetestować. Przede wszystkim chciałabym sobie zrobić, wiecie, test tego podkładu najpierw, zanim bym go zakupiła. Nie zrobiłabym raczej tego, żebym chyba zakupiła. No chyba, że na stoisku bym go troszeczkę spróbowała, jak on chociaż się, wiecie, jak on się zachowa na mojej skórze. No i może bym wtedy podjęła decyzję. Ja nie potrzebuję krycia, nie chcę na pewno żadnych ciężkich podkładów, a on mi się właśnie wydaje takim fajnym. Ten jest taki średni, on jest taki średnio gęsty, średnio rzadki. Raczej ta formuła, zobaczcie, ona nie jest raczej taka lejąca, raczej stoi w miejscu. Chyba powinien mieć dobre krycie, mi się wydaje tak przynajmniej. Że może mieć w miarę dobre krycie. Wiadomo, że ja daję go bardzo, bardzo niewielką ilość. Naprawdę, dziewczyny, ja. Coś mi się tu widzicie? Co mi się tu porobiło? Jakby mi się coś tu. Nie wiem, co się tu stało, ale tak się przyrolował przy włosach tutaj. Nie wiem, czy to widać. Jeżeli chodzi o rozprowadzanie go, no tak jak mówię, nie jest to lejąca formuła, więc trzeba go raczej bardziej wklepać niż rozetrzeć. Może mieć takie średnie nawet krycie, bo widzę, że mi przykrywa, słuchajcie, pieprzyki. Ja nie wiem, jak to wy widzicie. Oczywiście tutaj się wyświecam, to standard. Na to nawet nie patrzcie. Ja wiem, że są dziewczyny, które zaraz od razu sięgają po puder. Ja nie mam tego problemu. Mnie to aż tak bardzo nie razi, ale faktycznie okolica ta przy oczach, pod oczami, zwłaszcza o tutaj, no to faktycznie sobie gdzieś tam tym pudrem przejadę. Nie wiem, mam wrażenie, że wyglądam na żółtą w kamerze, ale uwierzcie mi, że nie jestem. Ja nie wiem, no ale mam wrażenie, że ta kamerka troszeczkę przekłamuje te kolory. Tu na razie jest ok, koło nosa na razie ok. Broda też ok. Ma krycie raczej takie delikatne, lekkie do średniego, jeżeli chodzi o mnie, ale coś mam takie przeczucie, że ta formuła, ta konsystencja pozwala te krycie budować. Tak mi się wydaje, że można je zbudować chyba nawet do większego krycia. Na razie wygląda spoko. Zobaczymy oczywiście po tam kilku godzinach. Strasznie mam wrażenie, że jestem przerzucona w tej kamerze. Nie wiem tylko dlaczego, nie rozumiem. Łyczek kawci. To będzie długi vlog, także mam nadzieję, że będziecie mieli co oglądać. Czy ja zostawię sobie ten half mix, to jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie chyba nie. Nie był zły, ale też, ale też tyłka nie urwał. Nie wiem, zastanowię się, wczoraj go chyba użyłam. Nie wyglądał źle. Nawet pisałyście, że ładnie cera wygląda. Zobaczymy, czy go zostawię, czy nie. Wiem, że nie zużyję i to mnie zawsze tak jakoś odraża, wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz oczywiście kładę na ustach hialuronowy wypełniacz ust. Ale jestem w szoku, wiecie co? No teraz tak cały czas mam z tyłu głowy to, że Monia mi napisała, że dopiero za tydzień mi coś wyśle i nie wie, czy do wyjazdu dojdzie. A ja otwieram to dzisiaj, dziś mamy 17. Kłamczuszka. No co za kłamczuszka?
Teraz mnie postawiła w głupiej sytuacji, ale nie, nie, nie. Ona mnie na tyle już zna, my już się tak znamy dzięki, słuchajcie, znaczy nie dzięki, tylko no dzięki kontaktom oczywiście, które mamy poza YouTubem, bo praktycznie codziennie piszemy, codziennie, nie ma chyba dnia, żebyśmy nie pisały. I powiem wam, że tak się poznajemy pisząc, że ona dobrze wie, że ja nawet jak teraz mi powiedziała, że o, mi teraz głupio, bo jej coś nie wysłałam, to tylko dlatego tego nie robię, bo chcę jej też coś przywieźć z wakacji. A w tym czasie, jak przywiozę to z wakacji, to chcę to nadać jedną jakąś wysyłką, żeby nie płacić za przesyłki. Najzwyczajniej ona dobrze wie, jakie są koszta wysyłek. Wiemy to obie i dlatego staramy się to jakoś tak rozdzielać, żeby zahaczyć o wszystko. Więc teraz będą święta wielkanocne. Moni urodzinki już były, więc już prezencik na urodziny dostała. Ale właśnie święta wielkanocne, no i praktycznie mój wyjazd, czyli właśnie ta chęć zrobienia jej jakiejś mini niespodzianki, kupienia czegoś właśnie z Hiszpanii i przywiezienia, dlatego będę chciała zrobić tą przesyłkę po powrocie z Hiszpanii, więc Junia, jak mnie oglądasz, to wyczekuj po moim powrocie, tak, przesyłeczki, a za twoją oczywiście ci dziękuję i dzisiaj otworzymy, dzisiaj też będzie otwieranie, więc super. No, zaskoczyła mnie bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, teraz znowu zróbmy sobie usta, ale wiecie co? Tu mam tą jedną konturówkę i to jest taka różowawa. Dajcie mi sekundę, ja chcę znaleźć taką bardziej nude.